Dzień dobry, witam Państwa na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Raport dzisiaj zaczynamy od miejsca, w którym chodzą angusy. W tej chwili angusów nie ma, ze względu na to, że poszły sobie do wiatki, tam gdzieś w daleko je widać. Natomiast przyszedłem na kwaterę, na której odbywa się letni bell grazing. Niestety jest susza, choć ostatnimi dniami mocno popadało i to bardzo nas cieszy, bo wegetacja ruszyła. Jeśli jest szansa, że jeśli troszkę popada więcej, to mniej więcej to za 3, może 4 tygodnie angusy będą mogły wrócić na pastwisko, z uwagi na to, że ruń się odbuduje. Na razie jest kiepsko, mamy zaciątek zieleni, tu widać pola są dość zielone, ale liść trawy w tej chwili ma około 5 cm, więc potrzebujemy jeszcze czasu na to, żeby ten liść się mógł odbudować. Na tą chwilę angusy są na sianie, które mi udało się pozyskać z uwagi na to, że nie planowałem, że będzie susza. Oczywiście nikt tego nie planuje. Gdzieś tam w jakichś swoich obliczeniach bierzemy pod uwagę, że mogą być złe warunki. No i tam troszkę więcej tego siana się zawsze kupuje, no ale aż tyle nie planowałem zakupić. Udało mi się tutaj dzięki współpracy z okolicznymi rolnikami zakupić siano. No i mogę je po prostu karmić sianem w sezonie letnim. Wykorzystuję sezon letni do naprawy tutaj tego pastwiska. W zimą ciężko mi było tutaj naprawiać to pastwisko za pomocą bell grazing, z uwagi na to, że jest tu bardzo podmokły teren. W pierwszym roku, kiedy próbowałem to zrobić, krowy mi bardzo grzązły i musiałem je zabrać po prostu stąd, gdyż warunki były dla nich niesprzyjające. No i nie chciałem, żeby po prostu zbyt mocno się męczyły, będąc na grząskim terenie. Zabrałem je stąd. Natomiast powróciłem tutaj, kiedy nadarzyła się szansa. A szansą właśnie jest ta susza. Więc wykorzystuję okres niesprzyjający do tego, żeby je trzymać na pastwisku. I wykorzystuję do tego, żeby tutaj mógł naprawić właśnie tą kwaterę. Zostało jeszcze kilka belek. Dzisiaj spodziewam się następnego transportu. Będziemy mogli im więcej tego poukładać. No i w przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć, jak się to pastwisko będzie sprawowało po naprawie za pomocą metody bell grazing. Mimo tego, że padało ostatnimi czasy i temperatura spadła, było fajnie i przyjemnie, 17-18 stopni, można było odpocząć od tych upałów. No to niestety one do nas wracają, robi się znowu gorąco, w tej chwili ponad 30 stopni. Lekki wiatorek, który tutaj nas studzi, ale ogólnie warunki niezbyt fajne i to powoduje, że bardzo ciężko się pracuje, a zwierzęta jak tylko mogą, to chowają się w cieniu. Ja się już stąd zabieram, wędruję do angusów, zobaczyć co u nich słychać. Idą moje wrzeszczące angusy. Zobaczyły, że chodzę po ich polu, gdzie odbywa się bell grazing. No i im się to nie spodobało. Myślą, że dostaną ode mnie kwaterę, gdzie jest zielona, soczysta trawka, ale się mocno mylą. I dlatego też są takie niezadowolone. Stoją tutaj i na mnie krzyczą. Niestety spróbują mnie przekrzyczeć. Nie mam w tej chwili dla nich traw, żeby dać. Więc muszą się cieszyć tym, że mają sianko. One chwilę pokrzyczą i pójdą sobie. Zobaczą, że nic innego dla nich nie ma. Zobaczcie, jak kury się wystraszyły. Schowały się pod kurnik. Jedna tylko odważna wyjdzie zobaczyć, co to za impreza, co tu dzisiaj się dzieje. Już za 2 tygodnie wyjadą od nas pierwsze odsadki. Pierwsze jałówki pojadą do nowego gospodarstwa. Także stado nam się zmniejszy. A nowy właściciel będzie się cieszył, że jego przygoda z angusami się rozpocznie. Będą to dla niego nowe zwierzęta i będzie po prostu takie samo stado, jak my prowadził. No, stado w całej okazałości. Możemy je sobie tutaj oglądnąć. O, na końcu Bongo górujący nad krówkami, a pomiędzy nimi małe cielatki, małe odsadki. Ładnie wyrosły, nie powiem, proszę. Tutaj jeden z takich wyrośniętych, fajnych. Cieszą oko.
idźcie sobie na kwaterę. Idźcie sobie na kwaterę. Oto nasz nowy kurnik. Jest już na pastwisku u nas. W środku są już nowe kurki. Za chwilkę będę ją wypuszczał. Pierwszy raz tutaj na pastwisku u nas na farmie. Jest to nowa konstrukcja, którą budowaliśmy jakiś czas temu. Przywieziona została już na farmę. U góry usadowiłem sztuczne kruki, aby odganiały jastrzębie. Dodatkowo będzie tutaj wyposażony ten kurnik w takie siatki ochraniające. Jeszcze ich nie mam, nie zdążyłem ich po prostu zamówić, ale mam nadzieję, że tych kilka dni kurnik da radę wytrzymać i kurki dadzą radę wytrzymać bez tych siatek. W środku są już nowe kurki, przywieźliśmy je wczoraj. Powoli się udomawiają, powoli niosą już jajka. Są to ich pierwsze jajka, jak widzicie tutaj mocno spadają. Większość się z nich bije, są słabe, brakuje widać wapna, żółtka są słabe. Kurki były wychowywane na kaszy na paszy pełnoporcjowej, więc są po prostu kiepskiej jakości. Widać, że już robią robotę, fajnie zrzucają swoje odchody tutaj pod kurnik. Ja je w tej chwili wypuszczę, otworzę drzwi, ale przez jakiś czas będą bardzo nieśmiałe, żeby wyjść. Fajne zamknięcie mamy tutaj zrobione. O, proszę. Kurki jak zwykle u nas na farmie, to jest dominant. Różnokolorowe, są bardzo fajne niektóre, jeśli chodzi o ich umaszczenie, bo są takie, takie są, o, tricolor, ale jeszcze takie nakrapiane. Już pewnie stęsknione, żeby mogły wyjść. Zostawię im drzwi otwarte, żeby nabrały ochoty do tego, żeby wyjść. No i zacznie się następny etap w hodowli kur na naszej farmie. Ja tu już im zostawiam otwarte, za chwilę też otworzę im te drzwiczki. A wy w tym czasie zobaczcie krótką relację z budowy tego kurnika. Jesteśmy w trakcie budowy nowego kurnika, który będzie na naszej farmie. Stara wersja została zniszczona przez huragan. Całkowicie się rozleciała i nie było szans na to, żeby ją poskładać. Więc w tej chwili wykonujemy nową wersję. Wersja całkowicie spawana do przyczepki, którą mieliśmy wcześniej, dwuosiowej. Domocowaliśmy tutaj ramę całkowicie spawaną. Mam nadzieję, że będzie odporniejsza właśnie na tego typu problemy, jakie mieliśmy ostatnio, czyli huragan. Są już drzwiczki zamontowane, bardzo fajnie. Ściany zrobione są z dechy 2 cm grubej z piórem wpust, co powoduje, że będzie to naprawdę szczelna i solidna konstrukcja. W środku całość jest też spawana. Spawane są już podstawy do grzęd, dach, konstrukcja dachu, nawet z takim ożebrowaniem, po to, żeby dach się w ogóle nie uginał. Jest on dość długi. Wymiary tego kurnika to będzie 3×5 metrów. Będzie okienko. Jak widzicie, została do dokończenia tutaj ścianka, obłożenie deskami z tej strony. Drugie okienko będzie, żeby to światło przechodziło na wylot. I zostały nam, została ta ścianka plus montaż okna, dachu, no i drzwi. Troszkę jeszcze zostało do wykonania. Mam nadzieję, że w przeciągu tygodnia kurnik trafi już na naszą farmę i będzie mógł zostać już używany. Mamy tu schodek już, proszę, bardzo fajnie, bo można tylko dać kroka, nie trzeba będzie podstawiać już żadnych rzeczy, od razu coś takiego przyspawane jest dość porządnie. Zobaczcie, o. Całość prawdopodobnie pomalujemy, choć myślę też nad tym, aby opalić konstrukcję, żeby żadne robactwo jej nie ruszało.
Na razie tutaj dywagujemy, jak to zrobimy. Od razu są tutaj takie dziury. Myślę, żeby rozkładać taką konstrukcję, żeby można było przyczepić do niej siatkę, taką jak używa się do osłony drzew przed szpakami. Chodzi o to, żeby zabezpieczać na znacznie większym obszarze kury przed dzikim ptactwem. Tak zauważyłem na kamerach, obserwując, że dzikie ptactwo ma tendencję do tego, żeby siadać sobie na dachu, obserwować, co się dzieje i w pewnym momencie atakować kury, które chodzą na ziemi. Mam nadzieję, że taka siatka po prostu mi to pozwoli, żeby te kurki w taki sposób chronić. Zostało też do zamontowania gniazda. Wszystko mam tutaj na przyczepce składowane. Okna będą z poliwęglanu. Będzie zamontowany też panel elektryczny zasilający akumulator do obsługi oświetlenia, jak i też do obsługi drzwiczek. Także wszystko tutaj będzie zamontowane. No i mam nadzieję, że tak jak mówiłem, w ciągu tygodnia zostanie to wszystko uruchomione. Otworzyłem im drzwiczki i wyciągnąłem jedną kurę na zewnątrz, żeby inne jakby zachęcić do tego, żeby mogły wyjść. I za chwilkę będą pierwsze odważne, żeby wyjść sobie na dwór. Przypuszczam, że były to kury chowane w trybie fermowym, więc nie chodziły po dworze i muszą być nauczone życia po prostu takiego podwórkowego. Przyglądamy się pierwszej. O, jest! Sama, która zeszła, tą pierwszą czarną tutaj wyciągnęliśmy, a reszta będzie, mam nadzieję, za nimi wychodziła. Tu jest następna kurka, która zagląda, aby wyjść przez drzwi. Proszę. Coraz więcej. Myślę, że za kilkanaście minut, jak wrócimy, to będzie tutaj znacznie więcej kurek chodzących po podwórku. Także mamy taki nowy kurnik, bardzo profesjonalnie zrobiony. Mieliśmy go jeszcze przed obłożeniem kurek pomalować. Niestety padał mocno deszcz, co nas bardzo ucieszyło, jeśli chodzi o zasilanie w wodę naszą farmę. Natomiast zmoczyło całkowicie deski. Więc żeby je zakonserwować, będziemy to robić po prostu w nadchodzącym tygodniu. Proszę. Jest i pierwszy odważny tutaj przez drzwiczki, który wyszedł. No i za jakiś czas ta drobna trawka, która tutaj jest, prawdopodobnie zostanie przez nie po prostu wyjedzona. Małe brojlery przed chwilą przejechały na nową kwaterę, dostały nową trawkę, nową porcję ich jedzenia i wypełniliśmy im wodę w wiaderkach do pełna. To jest to nasz ostatni rzut w tym roku. Wszystkie nowe chicken traktory są zajęte. Dobrze się tutaj, że tak powiem, odchowują. Mamy pozytywne reakcje i opinie o jakości naszych kurczaków od klientów, którzy te kurczaki od nas nabywali, także bardzo nas to cieszy. Jak widzicie, dobre mają tutaj warunki. Postaraliśmy się im pozakrywać troszkę, dać im cienia z uwagi na te panujące upały, które u nas były, te podwyższone temperatury. Nie chcieliśmy ich za bardzo tutaj przemęczać.
no i narażać na problemy związane z zbyt wysoką temperaturą i zbyt wysokim natężeniem słońca. Już wiem, że w przyszłym roku ci kontraktory muszę poprawić, muszę tutaj zabezpieczyć bardziej tą powłokę, albo ją wymienię, albo lepiej ją pomaluję. Zobaczymy, na co się zdecyduję i na co pozwolą mi środki. Że tak chowają się młodsze, tak chowa się młodsza partia naszych brojlerów. Ostatnia w tym roku. Postanowiliśmy po prostu zrobić tylko 4 partie i sobie już odpocząć od kurczaków. W międzyczasie produkujemy następnych 8 takich chicken traktorów, także w sumie będzie na naszej farmie 16. No i w przyszłym roku już nie będziemy musieli się męczyć z tymi starymi, w których jeszcze są w tej chwili chicken traktor. W tych starych chicken traktorach są już duże kurczaki, ale do nich przejdę za chwilkę. W starych chicken traktorach są już starsze brojlery, takie, które są praktycznie gotowe do wyjazdu. Jeden już wyjechał, upróżniliśmy go, ten, którego najbardziej nie lubiliśmy. Pierwszy, niski, który zbudowałem jako pierwszy chicken traktor na naszej farmie, właśnie przestaje być używany, że tak powiem. Przechodzi na zasłużoną emeryturę, zostanie rozmontowany i więcej nigdy już nie będzie taki styl u nas używany. Przechodzimy całkowicie na nowe metalowe, a te po prostu zostaną rozmontowany i materiał wykorzystany do innych rzeczy na naszej farmie. Zostały nam kurczaki w 3. Nadają się praktycznie już do wyjazdu. I poszczególne partie będą już niedługo po prostu stąd wyjeżdżać. I będą trafiać po prostu do naszych klientów. Dzisiaj bardzo gorąco. Porozkładały się, jak widać, po całej kwaterze. Rano je przeciągałem, to zobaczcie, jak potrafiły zdemolować już podłoże. One potrzebują już 2 razy dziennie, żeby być przeciągane, żeby mieć się naprawdę świeże podłoże, na którym one żyją. No i żeby dzięki temu produkowały dobrą jakość mięsa. Tak one wyglądają. No miło się na nie patrzy. Ja ruszam w tej chwili do jeszcze kurek, zobaczyć, co u nich słychać. Coraz więcej kurek widzę, pojawia się na zewnątrz. Wpuściłem im gąsiora, 1 sztukę, tak wyczytałem w książce Gela Salatina, żeby gąsior porządnie spełniał swoją funkcję ochrony stada. Musi być tylko 1, nie może mieć gąsek, musi być tylko 1, także tą praktykę zastosujemy u siebie. Jestem przy naszych świnkach. Ostatnio urodziły nam się małe, maluchy takie. Jeden tutaj przyszedł, reszta gdzieś tam skitrana jest. Także mamy następny miot. Takie wyszły ciekawe, bo wyszła mieszaninka pomiędzy jaskółczymi a czerwonymi, takie brązowe. Jeden wyszedł tylko czarny, a reszta takie brązowe, także bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe umaszczenie dostały te świnki. Reszta się chowa tutaj, widzę, przed żarem słonecznym, który w tej chwili leci z nieba. W głębi widać tam szanga, który zażywał kąpieli. Zobaczcie, jak on wygląda, jaki on jest w tej chwili umazany. Wpuszczamy specjalnie im wodę do rowu. O, są i maluchy. Były na rekonesansie pomiędzy ogrodzeniami. Jak widzicie, cofnę się jeszcze tutaj, żeby je dokładniej pokazać. Tu jest szank, cały w błocie, a tutaj to są te maluchy. Nic się nie boją, cwaniaki. Wybiegane, zobaczcie, jakie fajne, zdrowe świnki. A szank tutaj sobie zażywał kąpieli błotnych. Jedna z tych małych świnek sobie tutaj leży. O, proszę. Próbuję sobie jakieś takie gniazdko
mówić. A te są tutaj. Takie fajne, bo dostały umaszczenie. Niezwykle wszystkim zainteresowane. O, proszę, znalazły sobie miejsce, jak tu sobie przejść. I już dwie są przy rodzeństwie. No niesamowite są te małe świnki. Tu jestem przy naszych tucznikach. Na tej kwaterze, tutaj w tej zagrodzie chodzą cztery tuczniki. Nasze niedługo wyjadą, żebyśmy mieli zapasy na zimę zrobione. W tej zagrodzie zrobiliśmy też takie ogrodzenie, takie rozgrodzenie, taki mur wewnętrzny drewniany. Chodzi o to, aby łatwiej nam było zarządzać naszą ilością mangalic i też grupować je względem takich wielkości produkcyjnych. Te są mniej więcej wyrównane. Jak te stąd wyjadą, wejdą tutaj lożki. Obok jest zrobiony azyl, aby łatwiej nam było można zarządzać maluchami, odseparować, odsadzić, kolczykować. To po to jest zrobiony taki azyl, aby nam było łatwiej tutaj gospodarzyć wśród naszych tych świnek. O, czegoś się wystraszyły. Moja córa Karolina coś tam w garażach, w garażu robi i powstał hałas, to się wystraszyły. O, widać, że już są wyrośnięte. Na tyle fajne, żeby już nas, żeby mogły wyjechać z naszej farmy. Chciałem wam dzisiaj pokazać nasz nowy śrutownik. Pamiętacie ten niebieski, który prezentowałem kilka tygodni temu? No niestety nie wytrzymał on na naszej farmie. Szybko się zużył. Przepalił się w nim silnik. Więc musiałem poszukać rozwiązania bardziej solidnego. Niestety to chyba litewskie urządzenie, jednak nie było takie gniotcia, nie łamiotcia. No więc poszukałem rozwiązania innego. Nie jest to śrutownik, jest to młynek. Młynek do zbóż. Jest on o tyle fajny, że można w nim ustawić tak naprawdę gramaturę. Możemy ustawić gramaturę, jaką chcemy uzyskać śrutu. Możemy od kruszonki dojść do naprawdę mąki. Tutaj jest śruba nastawna, którą odkręcając możemy zmienić nastawienie. W środku są takie tarcze mielące. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. O! Tu są takie tarcze mielące i te tarcze, tutaj wchodzi zboże po prostu i to się obraca i mieli. To bardzo fajnie. Zaraz wam zaprezentuję. Teraz postaram się to złożyć. Mam nadzieję, że jedną ręką mi się to uda zrobić. O! Bardzo proste urządzenie, bardzo wydajne, jak na naszą farmę. Silnik 1,5 kW, więc agregat, który my tutaj mamy, spokojnie to obsługuje. Jest możliwość zatrzymania tutaj podajnika, zboża z tego podajnika. Na bieżąco można zasypywać, ma takie nóżki, na których to sobie stoi. Silnik bardzo fajnie wykonany. Urządzenie jest azjatyckie, prawdopodobnie chińskie po tych znaczkach rozpoznając, ale jest naprawdę przyzwoicie, przyzwoicie wykonane. Włączę to teraz. Tu jest włącznik, żebyście mogli zobaczyć, jak to działa. Nie jest zbyt głośne. O, silnik już się uruchomił. Mogę w tej chwili wyciągnąć tą zapadkę. Zobaczcie, jak fajnie mieli. Gramatura. Mieli praktycznie wszystkie zboża, tu mam taką mieszankę, widzicie, owiec, pszenżyto, kukurydza, tak to mieli. Trochę głośno jest, ale robi robotę. Też ma następne wiaderko. Ja sobie po prostu przystawiam wiaderko ze zbożem, które musimy przemielić dla naszych zwierząt, taką mieszankę i mogę zasypać. W miarę szybko jest to mielone. Następnie. Patrzcie.
bardzo lubią taką gramaturę, nie jest to mąka, tylko takie są widoczne grudki. No i muszę powiedzieć, że ten siłciornik na naszej farmie bardzo dobrze się sprawuje. Mamy już go kilka tygodni i na razie z tego, co my obserwujemy, robi dla nas naprawdę dobrą robotę. O. Praktycznie już mogę zasypać tutaj ponownie. I zobaczcie, jak to fajnie mieli, jak to fajnie wygląda. Małe, sprytne urządzonko, lekkie, łatwo się przenosi w różne miejsca, łatwo się też je czyści. Gniotką tylko tusz z tego zmiatamy co jakiś czas i naprawdę robi dla nas tą porządną robotę. W porównaniu też do tego niebieskiego śrutownika, któryśmy mieli, mniej pyli. Naprawdę zapylenie jest znacznie mniejsze niż to, co robił tamten niebieski śrutownik. Także tutaj chińska technologia troszkę przewyższyła jakieś takie rosyjskie czy litewskie urządzenie. Na koniec wizyta u naszych byczków. Ten tutaj, to widzicie, karczycho ma fajne, taki szeroki jest w barach, będzie naprawdę z niego fajny rozpłodnik, fajny byczek. Jeden już ostatnio wyjechał do nowego gospodarstwa. Trzy są nadal dostępne. Jak ktoś był zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Zobaczcie, jaki ten jest. On od samego początku wzbudzał mój podziw. Bardzo mi się on podobał i widać po prostu, jak on będzie mógł się rozbudować, jaki jest tutaj szeroki w łopatkach, na przykład w porównaniu obok tego, co teraz przeszedł i stanął. Także będzie to naprawdę bardzo, bardzo fajny byczek. Na tym kończę wizytę na naszej farmie. Jest gorąco, zmykamy do domu odpocząć, pochować się od tego słońca, tak jak to robią nasze zwierzęta. Na tym kończę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.